30 listopada Szkoła Podstawowa nr 7 na Ludwikowie uczciła swoją okrągłą 50. rocznicę istnienia. Obchody wspaniałego jubileuszu rozpoczęły się już we wrześniu imprezami towarzyszącymi. Główne uroczystości odbyły się w miniony piątek, a zapoczątkowała je msza święta w pobliskim kościele parafialnym. Udział w uroczystościach wzięli samorządowcy, absolwenci, dawna kadra nauczycielska, rodzice wychowanków i współczesna społeczność szkoły. Dzisiaj nasza szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia powstania naszej placówki. 4 listopada 1962 roku pierwszych 262 uczniów przekroczyło progi tutejszej szkoły. Chciałabym w tym miejscu przede wszystkim podziękować wszystkim moim nauczycielom, pracownikom za trud, jaki włożyli w przygotowanie tego jubileuszu, ponieważ jak wspomniałam w części oficjalnej, sam jubileusz to nie tylko dzisiejsza uroczystość, ale również imprezy towarzyszące dla społeczeństwa, ponieważ szkoła powstała dzięki budowie mieszkańców tej dzielnicy, więc takim hołdem, czyli podziękowaniem były właśnie imprezy towarzyszące. 50-lecie stało się świetną okazją do przypomnienia historii placówki. Uczniowie pod okiem nauczycieli zaprezentowali w hali sportowej bardzo atrakcyjny program artystyczny, nawiązujący do najważniejszych wydarzeń z życia siódemki. Dzieci zobrazowały w sposób zabawny i niekiedy wzruszający wszystkie istotne dla szkoły daty, począwszy od 4 listopada 1962 roku, w którym uruchomiono placówkę dzięki inicjatywie mieszkańców Ludwikowa. Naukę rozpoczęło wówczas 262 uczniów w 10 oddziałach. Od samego początku funkcjonowała w szkole drużyna harcerska. Zorganizowała ją Maria Małagocka, a przez wiele lat prowadziła Irena Andryszkiewicz. Działał także zespół harcerski Hawajki. Istotnym dla życia szkoły był także rok 1977, w którym Ludwików i Białobrzegi włączono do Tomaszowa w formie dzielnic. Rok później zapisał się w historii pierwszy obiad wydany w placówce. W bardzo zabawny sposób zobrazowano także wydarzenie, jakim było uruchomienie autobusu nieistniejącej już linii numer 15, którym mieszkańcy Ludwikowa mogli dojeżdżać do centrum. Swój udział w programie artystycznym miał także Dzielnicowy Ośrodek Kultury, który od dawna współpracuje ze szkołą. Uroczystość uświetnił także występ zespołu Wesołe Parafianki, tworzony przez lokalną społeczność. Obchody 50-lecia zakończyły podziękowania, życzenia i upominki złożone wraz z gratulacjami pani dyrektor Beacie Franczak. Nie zabrakło także wspomnień absolwentów i byłych członków kadry nauczycielskiej. No, życzyć trzeba, żeby jeszcze długo rozbrzmiewał śmiech dzieci w tej szkole, no, żeby jeszcze ta szkoła piękniała. A w ogóle zmieniło się prawie wszystko, bo nie było zaplecza, nie było sali gimnastycznej, no było boisko, ale boisko-klepisko. Teraz zupełnie inaczej, a ja chciałabym wrócić do tej szkoły, chciałabym pracować, chociaż to tyle lat minęło, bo przepracowałam tutaj 25 lat. A potem przeszłam do szkoły numer 8. No i z nostalgią wielką wspominam tę szkołę i tych ludzi, którzy tu są. No i właśnie tych moich wychowanków. I wczoraj nawet powiedziałam, że dla takiej chwili to warto było żyć. Praktycznie przez 25 lat dane mi było współpracować z tą szkołą, bo tyle lat jestem tu już w Ludwikowie jako proboszcz, ale też przez szereg lat w tej szkole uczyłem. Znam grono pedagogiczne uczniów, absolwentów tej szkoły. No i wypada mi w tym pięknym dniu jubileuszu 50-lecia życzyć wszystkim, którzy są związani z tą szkołą, tego co najpiękniejsze, mianowicie wzajemnej miłości, pięknych wspomnień i oczywiście pomyślności na każdy dzień kolejnego życia. Jedną z atrakcji był występ posła Marcina Witko, który przez kilka lat edukował uczniów szkoły podstawowej nr 7 w zakresie muzyki. Szkoła na Ludwikowie, bo tak ją najlepiej nazywajmy, to jest bardzo specyficzna i charakterystyczna szkoła. To jest świetna szkoła, ponieważ tu nie ma zbyt wielu dzieci, tu nie są zbyt liczne klasy i tu, proszę mi wierzyć, na słowo, a wiem co mówię, tu dzieci są naprawdę grzeczne, tu dzieci nie sprawiają problemów takich jak w dużych szkołach. Tej szkole możemy życzyć przede wszystkim tego, żeby nikt jej nigdy nie przeszkadzał w tym, co robi, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje, oczywiście przy pomocy mieszkańców, przy pomocy środowiska ludwikowskiego i jak nikt nie będzie przeszkadzał, to ta szkoła będzie błyszczeć pięknym blaskiem przez następne kolejne 50 lat.
Dziś szkoła podstawowa nr 7 na Ludwikowy liczy 203 uczniów, uczących się w 12 oddziałach, 20 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi.